Plac zabaw na Rawickich Górkach powstał ze środków budżetu obywatelskiego. Od początku cieszy się dużym powodzeniem. Władze miasta nie ukrywają zadowolenia i zorganizowały z tego powodu nawet specjalną konferencję prasową. Chcielibyśmy Państwu przedstawić nowo wybudowany plac zabaw, który już został otwarty ku wielkiej radości naszych najmłodszych mieszkańców gminy, prawda? Już od pierwszego dnia nawałnica, można powiedzieć, była dzieciaczków tutaj. Wszyscy są bardzo zadowoleni. Urządzenia rekreacyjne wykonała mazowiecka firma Playtime za kwotę 124 tysięcy złotych. Zamontowaliśmy cztery urządzenia, czyli linarium, duży zestaw, huśtawkę gniazdo oraz zestaw huśtawek. Planujemy również oświetlenie tego terenu, również niektórych alejek, które będą prowadziły głównymi ciągami komunikacyjnymi. Oczywiście w ramach tego zadania również będzie monitoring. W tej chwili analizujemy, jaki on musiałby być, aby spełniał warunki odpowiednie do tego, abyśmy z tego monitoringu mogli korzystać i wyławiać ewentualnie jakiekolwiek zniszczenia. O to, co by jeszcze się przydało na placu, zapytaliśmy specjalistów. Przychodzicie tu po południu też? Tak. Czasem tak. Jak mamy mało lekcji, najczęściej. Czyli bardzo dobrze, że ten plac zabaw tu jest. Tak. Przydaje się. Tak. A co jeszcze tu się powinno znaleźć? Czego brakuje? Słuchajcie. Jakichś urządzeń? Jakie maszy, maszy do ćwiczeń. Karuzeli. Na podstawie rozmów z rodzicami, z dziećmi nawet, stwierdziliśmy, że kilka jeszcze małych urządzeń też można tutaj dołączyć, postawić jakąś małą karuzelę czy dodatkowe huśtawki.